Studio Figura Kutno to miejsce tylko dla kobiet. Zajmujemy się profesjonalnym modelowaniem sylwetki. Dla każdej pani dobieramy indywidualny program dietetyczny, suplementy i kosmetyki oraz stacje zabiegowo-treningowe. Spełniamy marzenia o pięknej sylwetce i wspieramy w walce o zdrowie. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 3 pytania do. Nazywam się Milena Adamiak, a dziś naszym gościem jest Krzysztof Wiankowski, muzyk heavy metalowy. Dzień dobry, witam Państwa. Mamy 3 koperty, w których są 3 pytania oraz klepsydrę, która odmierza czas odpowiedzi. Są to 2 minuty. Okej. Proszę o wybór pierwszej koperty. No, pierwsza z brzegu, niech będzie czerwona. Proszę bardzo. Dziękuję. Kategoria pytanie prywatne. Gdzie jest Twoje miejsce na ziemi? Gdzie czujesz się najlepiej i dlaczego właśnie tam? Czyli czas start, tak? Tak. No moje miejsce na ziemi jest w Kutnie, w tym mieście. A najlepiej, gdzie ja się czuję? No w Pieleszach rodzinnego domu z żoną, jak wychodzimy sobie na spacer, idziemy sobie na działkę, spędzamy czas. Mam 2 dorosłych synów, którzy już nie są mieszkańcami naszego miasta. Jeden mieszka w Łodzi, drugi mieszka w Poznaniu. Ale też jak przyjeżdżają, też spędzamy miło czas. I uważam, że to jest jakoś taka wykładnia, że człowiek do czegoś doszedł, ma stabilną rodzinę. I to jest chyba to, mi się wydaje. Spędzanie wolnego czasu z rodziną. To jest chyba najważniejsze w moim życiu. Też tak myślę. Proszę o wybór kolejnej koperty. No to nie będziemy zmieniać zasad. Najbliższa. Kategoria pytanie zawód pasja. Odszedłeś z zespołu Nightmare w momencie, gdy zespół zaczął odnosić największe sukcesy. Dlaczego? Czy nie jest Ci żal? Znaczy wiesz co, z perspektywy czasu, no może jest jakaś tam nutka nostalgii, że mogłem zostać dłużej. Tylko, że sytuacja życiowa, w której się w tamtych czasach znalazłem, no nie chciałem tego roztrząsać. Po prostu jakby zmusiła mnie, bo wiesz, ja nie mogłem pogodzić, znaczy zmusiła mnie do odejścia z zespołu. Wiesz, no ja ten zespół założyłem, to było moje dziecko, prawda? Znalazłem wszystkich muzyków, dokopotowałem wszystkich muzyków po prostu, no. Zaczęliśmy, no, fajne sukcesy osiągać, bo pamiętam, nagraliśmy już pierwszą płytę w studiu Waltera Chełstowskiego, ówczesnego dyrektora festiwalu w Jarocinie, no, największego w Polsce. To było studio, CCS Studio w Warszawie. Zagraliśmy na festiwalu Straszydło w Ciechanowie z zespołem Samael. No, do dziś gwiazda światowej muzyki heavy metalu. No ale wiesz, no trzeba mierzyć siły na zamiary. Nie miałem czasu, żeby to połączyć. No bo to wiesz, próby, pracochłonny czas, trzeba ćwiczyć. No i odszedłem z zespołów. Trochę smutne. Dlaczego no? Wiesz, gram dalej. W ogóle Nightmare się reaktywował po bodajże chyba 12 latach i powiem Ci, że ciekawostką ludzie może nawet nie wiedzą, w oryginalnym pierwszym składzie, wiesz? No proszę. Ale tak naprawdę po tylu latach niegrania tego typu muzyki, no niestety nie wyszło. Bo to nie jest tak, że wiesz, weźmiesz instrument do ręki i nagle zrobisz taką muzykę, jaką robiłeś tam x lat temu, prawda? Mm. To jest ponowne zgrywanie się, ponowne dogadywanie się ludzi. No nie wyszło, no. Zostało nas 2 muzyków ze starego Nightmare'a. Dodaliśmy 1 literkę S, jest Nightmares. No i gramy sobie dalej po prostu. Została nam ostatnia koperta. Kategoria pytanie z zaskoczenia. Jesteś kierownikiem pociągu. Czy pamiętasz jakieś zabawne sytuacje związane z Twoją pracą? Czy jesteś surowy wobec osób jeżdżących na gapę? Słuchaj, praca kierownika pociągu to tak naprawdę, może nie powinienem tego mówić, bo nie wiem, kto to będzie oglądał, ale wynikła praktycznie z przypadku, bo ja jestem po technikum mechanicznym. Ja jestem w ogóle z wykształcenia technik mechanik. A ten przypadek u mnie trwa już 29 lat, wiesz? Sporo. No to jest, powiem Ci, jak teraz ludzie zmieniają pracę, to jest w skali naszego kraju, to jest naprawdę. Czy jakieś zabawne sytuacje? No, mnóstwo związanych zabawnych sytuacji, po prostu, wiesz, i humorystycznych, i drastycznych sytuacji, o których wolałbym w tym programie nie poruszać tematów. Ale to może jakąś humorystyczną. Bo to są różne wypadki śmiertelne, różne tam. A humorystyczne, no różnie to bywało. Człowiek nieraz się śmiał do łez. Spotykam przede wszystkim, wiesz, wielu ciekawych ludzi. To są posłowie, senatorowie jeżdżą pociągami, jeżdżą muzycy, jeżdżą artyści, aktorzy. No, fajna praca. No, codziennie w tej pracy, wiesz, coś się innego dzieje. Nie jest taka
stabilność, że idziesz gdzieś przykładowo do jakiejś maszyny i pewną część powielasz, wykonujesz ją setki razy codziennie. Tutaj każdy dzień jest inaczej. Specyfika tej pracy polega no też, że trzeba iść w niedzielę do pracy, trzeba iść w Wigilię, trzeba iść w Sylwestra. No niestety, pociągi muszą jeździć cały rok. A tak wracając na koniec do drugiego pytania, chciałbym zapytać, jakie plany ma zespół Nightmares? Na chwilę obecną gramy w Płocku 12 maja na festiwalu Rock Tower, gdzie gwiazdą jest m.in. zespół CETI, w którym występuje były wokalista zespołu Turbo Grzegorz Kupczyk. I w naszym mieście, bo ludzie domagają się, miło nam to jest, bo ostatnio graliśmy w Krakowie, w Katowicach, w Gdańsku, we Wrocławku, w różnych miastach Polski, w Łodzi, w Polsce. No i ludzie właśnie mówią, dlaczego nie grałem w Kutnie. No to informujemy wszystkich, że pojawimy się 6 lipca na festiwalu Ognia u nas w Kutnie Firefest. Dziękuję panu bardzo serdecznie za odpowiedź na wszystkie pytania. A państwa zapraszam na kolejny odcinek serii 3 pytania do. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.